Czy możesz mi coś powiedzieć o waszym zespole? Istniejemy od 2008 roku. No jest nas w składzie czwórka. Głównie są to moje utwory, które komponuję w domu i również śpiewam je głównie ja na scenie, chociaż pomaga mi Arek w furkach. No i myślę, że jest to przyjemna muzyka, dosyć kobieca. Jak się śpiewa z kobietą? Bardzo dobrze, no słuchaj. Zgadzacie się na scenie? Tak, no zgadzamy się jako przyjaciele i jako muzycy wszyscy w czwórkę. Nagraliście razem dwie płyty, jedną jest epkowa, że tak powiem. Tak, krótko grająca. Wyszła w zeszłym roku na zimę. Jest to nasze najświeższe wydawnictwo i można je przesłuchać w całości w internecie za darmo. Zdradziłaś mi w kulisach tego wywiadu, że szykują się jakieś zmiany. Tak, to dzisiaj jest ostatni koncert ze starym materiałem i zawieszamy, że tak powiem, ten projekt. Być może coś z tego się narodzi nowego, ale to jeszcze nie można zdradzać. Pozostawiam tajemnicą. Czy tutaj w tym klubie będzie premiera nowości? Nie, raczej dzisiaj pożegnanie z naszymi fanami i z tym, co robiliśmy przez ostatnie parę lat. Zdradziłeś mi w kulisach naszego wywiadu, że jest to ostatni wasz występ w takim składzie. Tak, no szykują się zmiany. Dzisiaj żegnamy się ze starym materiałem. No nie chcę jeszcze zdradzać, co się będzie działo, ale... Będzie się działo. Tak, będzie się działo. Ten koncert jest takim występem jak The Last Waltz zespołu The Band, po którym to koncercie pokolenia kolejne wracają do płyt tego zespołu. Chcielibyśmy, żeby Songs była taką płytą, do której można po latach wracać i odkrywać kolejne warstwy na tej płycie, gdyż jest to pozycja, która z jednej strony budzi wiele kontrowersji, z drugiej strony jest pozycją, na której Jachi Piotrkowski, słynny audiofil z Gdańska, testuje swój sprzęt grający podczas napraw. A powiedzcie mi, bo jesteście z Gdyni, jesteście dumni, że tu występujecie, jesteście z Gdyni? Tak, jak najbardziej jesteśmy dumni. Nawet jest taki kolejny projekt, który zakładamy, którego współtwórcą i głównym założycielem jest Bartosz Boroborowski, który nazywa się 1926 i niedługo premierę będzie mieć pierwsza płyta. No wiadomo, do czego to jest odwołanie, jak to ta nazwa. Jesteśmy jak najbardziej lokalnymi patriotami. Także dziękuję bardzo i życzę sukcesu. I'm
Thank you.